czołem myślącym. Frontowcy, no cóż, przed nami zaprawa i to ostra, ta bojowa. Zbieramy podpisy po to, żeby zarejestrować formację polityczną, ale i żeby przeszkolić kadry towarzystwo przed faktyczną pracą polityczną, która zawsze będzie się zgodnie z tymi zasadami opierała na tym, że gdzieś coś trzeba, papierki, podpisy i tak dalej. I zaczynamy. Po pierwsze, czy dzisiaj piliście soczek? Soczek, oczywiście soczek z prawdziwych jabłek. Takich te to nawet są czysto leśnopolne. Dla zdrowia i dla umysłu. Dzięki. A, w tych, kochani, przepraszam, ja jestem studentem dożywotnim. Nie proponuję tych z kartoników, niby tam nawet pod dobrymi markami i tak dalej. Sami wyciskajcie, tak jak wszystko, gdzie się da. Sami tłoczcie, wyciskajcie. Dzisiaj będziemy mówić o dwóch takich chorobach, które toczą polski naród, polskie społeczeństwo. One tam gdzieś od XIX wieku, ale apogeum właśnie w tej drugiej dekadzie, nawet trzeciej dekadzie XXI wieku mamy obecnie. To jest amerykofilia i rusofobia. Zapamiętajcie, zaraz będziemy to rozwijać, ale zanim to wrócę się jeszcze w poprzednim materiale, użyliśmy pojęcia, że mój wkurzony przeciwnik, Żyd, w przypływie jakichś emocji, wkurzenia tak naprawdę, nazwał mnie, epitetował, jesteś zwierzę polityczne, kochani. Co to znaczy, żebyśmy rozumieli ten związek, tą frazę? Z punktu widzenia przeciwnika, jeżeli ktoś was, nas, nazywa zwierzęciem politycznym, czyli określa drapieżnikiem, wojownikiem, tym, z kim się nie negocjuje, się nie dogada. Jedyną możliwością z punktu widzenia przeciwnika i po naszej stronie vice versa jest eliminacja. Natomiast przeciwnicy, kogo by chcieli w nas widzieć? Nie zwierzę polityczne, ale taki Polaczek, kurczaczek polityczny, taki brojlerek, tak to się nazywa, taki fajnie biegający, kubka mięsa i łatwo, więc każdy przeciwnik, a szczególnie tej nacji, gdzie podkreśliłem wyżej, oczekuje takiego kurczaczka politycznego. Mam nadzieję, że na pewno w naszym środowisku takich nie ma, a pozdrawiamy zadaniowców, współczujemy wam. Posłuchając nas, naprawdę macie łoże madajowe tak zwane. Lecimy. Amerykofilia. Spróbowałem w ogóle tak. Fobie to są strachy, a filie to są przedstawicielstwa czegoś, kochanie czegoś. Fobia, nienawiść. Filia jest to za wszelką cenę uczucie, dawanie awansem, kredytem zaufania, takiego przedstawicielstwa, swoistej ekspozytury. A fobie też uczucie, strach, nienawiść, uprzedzenie i też niekoniecznie w związku z tym, że to są zjawiska emocjonalne, niekoniecznie są w jakiś sposób racjonalne i uzasadnione. I zaczynamy. To są dwie choroby. Amerykofilia i rusofobia. Amerykofilia to jest, kochani, czy amerykanofilia. Nie wiem, jak historia to opisze, ale Wikipedia nic na razie nie pisze. W internecie trudno to znaleźć, bo jest to pojęcie, które my tworzymy. Bo Polacy mają potężną chorobę. Amerykofilię. Zakochani w Amerykanach, z jakichś tam przyczyn, podlegli im, łapią, łykają wszystko, co im tylko w gardziołkę wepchają, jak ta nasza gąska na tłuszczone wątróbki, tak? Niemcy się zresztą na tym dobrze znają, tuczu. W związku z tym tworzymy nowe pojęcie, amerykofilia, i skoncentrujemy się na tym. Jeżeli dany naród
potrafimy w określonych uwarunkowaniach, tak jak obecnie, obecna Polska Rzeczpospolita i konflikt pomiędzy Federacją Rosyjską a Stanami Zjednoczonymi, tam oczywiście NATO i te wszystkie inne etykietki toczące się na Ukrainie, tak zwana wojna na Ukrainie, jeżeli ten konflikt odbywa się, to potrzeba różnego typu sojuszników. Jeżeli naród polski da się rozedrzeć pomiędzy, między innymi, te dwie choroby, są inne jeszcze, ale te są najistotniejsze w tym momencie, czyli uprzedzenie do Rosji, strach, nienawiść do Rosji, taką naturalną, którą Polacy mają, plus jeszcze w odpowiednim momencie należy to podbudować, będziemy o tym mówili. Jednocześnie połączymy to z totalnym kredytem zaufania, kredytem miłości, awansu totalnego w stosunku do Stanów Zjednoczonych, gdzie kochamy, wszystko wam damy za nic, no nie? Z samej natury, że są jakieś Ameryka, jakieś Stany Zjednoczone. To zobaczcie, jakie są potężne możliwości rozgrywania dzisiaj tego narodu, państwa, a szczególnie przedstawicielstwa politycznego, tak? Kształtowania narodu, jego myśli politycznej właśnie w tych dwóch kierunkach. No, tym takim najbardziej Amerykanom przyjaznym, czyli żebyście kochali i wszystko nam dali za nic, jednocześnie żebyście nienawidzili za wszelką cenę Rosji. I to się udaje. I to odbywa się na naszych oczach. I teraz skoncentrujmy się na amerykofilii. Skąd to się bierze? No oczywiście swoiste podłoże ma to historyczne. Czy są fakty ku temu? Nie będę już dzisiaj wdawał w ten dyskurs, bo za długo by nam było. Ale ja nie znajduję żadnych. Po prostu gdzieś jakiś wujek z Ameryki, gdzieś daleko zza oceanu, może to się wiąże z tych naszych emigracji, gdy ktoś gdzieś komuś parę złamanych dolarów dał, coś tam komuś pomogło i tak dalej, i tak dalej. I cały czas się to oglądamy. Najlepiej to tłumaczę w ten sposób. Pamiętam lata jeszcze 80. Byłem bęclem, no nie? No i wyobraźcie sobie, że gdzieś tam słyszałem. Jak my się odłączymy od tej Rosji, no nie? To Ameryka wszystkie długi za nas płaci, będziemy z Amerykanami. I naprawdę, tak to nasze pospólstwo, bez względu miastowe czy wsiowe, ono wszędzie tak biedne myślało, że Ameryka tak ozłoci, wystarczy, żebyście tylko od tej Rosji. No i po 89, 90 takoż się stało. No i ozłocili. To dzisiaj złocą, a teraz szczególnie. Więc wystarczy te pewne kwestie tylko zacząć mocno akcentować, wydobywać na zewnątrz, rozbudowywać. I co dzisiaj mamy? I dzisiaj mamy sytuację następującą. Amerykanie prowadzą wojnę z Federacją Rosyjską. Prowadzą to na terytorium Rzeczpospolitej, prowadzą za nasze środki, bo przecież my się pod płaszczykiem potrzeb naszej armii dokonujemy zakupów zgodnie ze wskazaniem Pentagonu w ich celach, w ich strategiach. Jednocześnie pozwalamy na użycie naszego terytorium, zasoby, ustawa o obronie ojczyzny, pisana przez specjalistów Pentagonu, firmowana przez obecnie ekipę rządzącą i przyjęta przez Parlament Rzeczpospolitej. Możecie bredzić, gniot to czy nie gniot, ale akt prawny, który za główki nas weźmie i wyśle nas nie na naszą wojnę i nie w naszym interesie. I to są fakty. O tym decydują politycy. A na razie mamy takich, którzy na pewno w porozumieniu z Amerykanami i płaszcząc się im, to wykonają. I to nas wszystkich czeka. Wszystkich. Nie ma tutaj zwolnienia od udziału w wojnie. Takie nie istnieje. Ogarnie to wszystkich. W innym materiale będę bardziej to rozbudowywał. I teraz idziemy dalej do tej kwestii związanej z Amerykanami. I to
nie odbywa się od dzisiaj. Amerykanie planują długofalowe strategie. Opanowanie Rzeczpospolitej odbyło się prawdopodobnie, a taka ostra ingerencja polityczna gdzieś w granicach lat 2007-2008. Proszę nie wiązać żadnymi tutaj zmianami w polskim rządzie, tylko w tym, co się działo w geopolityce. Uważam, że wojna w Gruzji była tym elementem, gdzie już twardo powiedziano, że w Polsce polityka ma wyglądać pod dyktando Stanów Zjednoczonych. I od tego momentu, zobaczcie, oczywiście znacznie wcześniej była ingerencja, ale w tym momencie wydaje mi się, że zapadły ostateczne decyzje. Więc cokolwiek tu się nie dzieje politycznie, jest reżyserowane z tych ośrodków i ma służyć na korzyść Stanom Zjednoczonym. Jaka jest rola Polski i Polaków? Prosta. Taran przeciwko Moskwie, Białorusi, generalnie Wschodowi, no i czytaj dalej Chinom. Taran taki europejski, bo nie ma żadnego innego państwa, które stałoby się logistycznym centrum militarnym Stanów Zjednoczonych w Europie. Niemcy na to nigdy nie pójdą, mimo że tam są bazy, przegrały wojnę, stacjonują i tak dalej, bo nie ma i nie będzie przyzwolenia społecznego. Tu z amerykofilii korzystając jest za wszelką cenę. I następna rzecz, rozsadzanie od wewnątrz Europy. Podporządkowywanie Europy, starego kontynentu, interesom Stanów Zjednoczonych. I to jest potężna choroba. Zwróćcie uwagę. Ilu wokół was znajomych, waszych rodzin, szefów, koleżanek, kolegów z pracy i tak dalej choruje na coś takiego? Oni kochają tą Amerykę, nie wiedząc za co. Ale to się szczególnie widać to, wyłazi w momencie, no tak, ale jak nie Ameryka, to co Rosja? No kurczę, zobaczcie, jakby świat się tylko z tych dwóch państw i tych dwóch stron składał. Niezwykle ograniczone umysły, niezwykle. Zawsze takie bezwarunkowe stawianie alternatywne czegoś, co tak nie ma naprawdę zastosowania. Bo nie musi być ani to w ten sposób, ani to. Będziemy jeszcze o tym podsumowywać sobie. I teraz oczywiście są to, tak jak zauważyliśmy, pewne procesy. W tych procesach biorą udział telewizje, media publiczne, niepubliczne media. Popatrzcie sobie. Gdybyście zwrócili uwagę na tak zwane różnego typu programy, filmy i tak dalej. Czy wy nie widzicie, kochani, jak od wielu lat, dziesiątek lat, jesteście przygotowywani na to kopyto amerykańskie, ich kultury, filmów, bycia, wzorców i tak dalej, i tak dalej. No nie? Łącznie tak jak Brzeziński mówił, że prawdziwe życie to jest oparte na kasie i na tym się powinno liczyć, a wtedy ginie polskość, nie ma w ogóle polskości. To jest zaprzeczeniem. Ich wartości Ameryki, Stanów Zjednoczonych są zaprzeczeniem polskości. Samo to się jednak nie odbywa. Podam na bardzo ciekawym przykładzie tej ingerencji kształtowania politycznego przez Stany Zjednoczone naszych przedstawicieli. Ale zanim to główna teza. Naród bez elity, i to szczególnie elity politycznej, nie istnieje. Jest nikim, niczym, luźnym zlepkiem, mazią, błotem, czymś podległym, co nie ma prawa istnienia. Naród bez elity, a szczególnie elity politycznej, nie istnieje. To tak jak potężna bomba, pocisk, ładunek, beczka prochu. Bez detonatora, zapalnika, jest niczym, bezużyteczna. Jej efektywność dopiero wychodzi i ta siła rażenia to jest ten zapalnik, detonator. W związku z tym, z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, najlepiej było i najłatwiej, i to kasą, i nie tylko, opanować więc nasze elity polityczne. Elity, niestety tak to trzeba nazywać, bo ta definicja istnieje, że one nie są nimi, to my to
dobrze wiemy, no nie? Ale póki stan obecny faktyczny obowiązuje, no to liczmy się rzeczywistością. My po mrzonkach, marach nie chodzimy. I lecimy na bardzo konkretnym przykładzie. Jest taki wspaniały poseł. On był z ruchu antysystemowego. Dokładnie z takiej formacji, która w roku 2015 wchodziła na zasadzie antysystemowej, burzącej się przeciwko wszystkiemu. No, w związku z tym bardzo sobie ich ceniłem. Bardzo ceniłem tych parlamentarzystów. I mówiłem, dlaczego ja z nimi przystaję. Z tej przyczyny, kochani, bo wy znaleźliście się prawie przypadkiem, bo nie wszyscy byli tam przypadkiem w tej polityce, jak się teraz na pewno już okazuje, znaleźliście przypadkiem. Jesteście świeży. Tak jakby Polaków wybrać z książki telefonicznej. Bęc i ty zostajesz posłanką, posłem. I dlatego was cenię, z wami jestem, bo nie macie tego doświadczenia politycznego. Bo ja im byłem potrzebny jako to doświadczenie polityczne. Ja mówię, nie. To doświadczenie polityczne, które mamy, to jest coś, czym powinniśmy, zobaczcie, walczyć. Wy dlatego jesteście inni. Bo nie macie tego doświadczenia politycznego. A tak jak je nabędziecie i pójdziecie tą samą drogą, będziecie tacy sami, jak ci, z którymi dzisiaj walczycie i nazywacie ich systemem. To dotyczy, wiadomo, formacji Kukiz 15, no nie? No i ten wspaniały parlamentarzysta, twardo walczący jako przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i wiele dobrego zrobiliśmy, wierzcie mi. Ale przyszedł taki koniec, zaczął błyszczeć. Zaczęliśmy fajne też rzeczy robić, no dosyć groźne dla systemu. I przychodzi chyba koniec 18 roku. No i kochani, ambasada Stanów Zjednoczonych. Ci wszyscy, którzy tam są zadaniowani, zapraszają tego parlamentarzystę, wtedy Krzysia Ardanowskiego razem i pozostałych, no to ten już był wcześniej zaangażowany, ale widocznie miał też urabianie dodatkowe do Stanów Zjednoczonych. To było chyba co? 2 czy 3 tygodnie? Nieważne. Fajnie. Kolega wraca. Za rozmowny nie jest, ja ciągnąć nie myślę, ale wyraźnie mówi później, że spotyka się w ambasadzie Stanów Zjednoczonych, zapraszają go, coś tam. I tak nasz, zobaczcie, poseł Jarek Sachajko z Kukiz 15, zobaczcie, jak dzisiaj fajnie walczą ciągle z PiS-em, dołączył dzisiaj do neobolszewi, jest twarzą neobolszewi pisowskiej, tak? Fajnie, zobaczcie, idzie tą samą drogą. Oczywiście każdy się usprawiedliwia. Ja mam rodzinę, co ja mam dalej robić? Ja to znam. To nie dzisiaj. To i 300-400 lat temu to sama. Ta sama gadka była, ci sami Polacy. Nic się nie zmieniło. Ale popatrzcie, jak ich fajnie kształtują. I dzisiaj, no, ja przypominam sobie, jak pan przewodniczący pyszczył, jak można jakieś maliny na Ukrainę dawać. Ja nie wiem, jakąś aferę wtedy, pamiętasz, zrobili, że jakieś sadzonki, my malin tym biednym Ukraińcom żeśmy dali, żeby oni to sobie tego. Ja uważałem, i rząd polski to zrobił. Naprawdę, wierzcie mi, nie chciałem nic mówić przy tym, ale uważałem to za pozytywne. Jak ci biedni ludzie chcą pracować, to my im pomóżmy, nam konkurencji aż takiej nie zrobią. Oni bykiem stawali. Jak można? I to robili aferę. Dzisiaj ten sam poseł, Jarosław Sachajko, Rzeczpospolitą Ukraińcom odda i sercem postawił się po ukraińskiej stronie. Co to on dzisiaj mówił? Tam bywał na tej Ukrainie. Tak. Ale o tych wiedział już dobrze, bo dobrze się zadaje o tych wariantach. No o czym to było? Na wariogramach sprawdzają żołnierzy, którzy idą, których przyjmują. No nie tylko, i polityków tam i tak dalej. No Ukraińcy, to nie martwcie się, dbają o prawidłowość po swojej stronie, a tacy koledzy wiedzą. Mam nadzieję, że to będzie dobry, taki flancowy przykład dla państwa, jak odbywa się szkolenie polskich polityków
przez agenturę amerykańską. Chyba to dobry przykład, jasny. Teraz, bo to jest kompleks amerykofilia. Szukacie sobie przyjaciół tam, gdzie nie ma. Czy wiecie, gdziekolwiek nie pojawili się w świecie Amerykanie, co po sobie zostawiają? Zgliszcza, chaos, nieszczęścia i płacz. Dzisiaj przeflancowanie ich tutaj dokładnie to samo zostawi. Wyobraźcie sobie, że ja jestem polski szlachcic, Zaścianka, to jest ziemia dawna Mielnicka, obecnie powiat siemiatycki, Zaścianka, Jasionówka, od 1524 dokumentem takoż tam jestem, no nie? Teraz dane mi być w Jasionówce, to jest powiat moniecki, no i kochani, jest tu taki majątek Marland. No i tu ładnie, zobaczcie, tu ta sprzedaż normalnej żywności i tak dalej. I teraz zobaczcie, jaki Polak musi mieć kompleks. Bo jacyś tam słyszeli, że Maryland to jest jeden ze stanów w Stanach Zjednoczonych. I wyobraźcie sobie, jak on może nazywać majątek Maryland i tak dalej, a jednocześnie mając bardzo taki przyjazny stosunek do Stanów Zjednoczonych. No, jako rasowy Polak muszę mieć przyjazny stosunek. To chyba normalne. Teraz lećmy z tym zakompleksieniem. Popatrzcie, jak do mózgów sięga. Kochani, majątek Maryland powstał w granicach 1670 roku. Dlaczego? Kiedyś ludzie byli bardzo mobilni. Od tego miejsca do nabrzeża Bałtyku jest w granicach w prostej linii 220-230 km, tak? To nie jest daleko. W XVII wieku nie było to daleko, no nie? Nie było problemu, świat był trochę bardziej otwarty i nie jest to ironia, bo my naprawdę nie rozumiemy rzeczywistości. W związku z tym, że jestem detektorystą, tu ziemia, monety potwierdzają, o, guziki, między innymi urzędnika królewskiego właśnie z Królewca, że dużo tych monet, że od tego momentu ktoś pochodzenia pruskiego, ale pruskiego to nie Niemca, broń Boże, nic wspólnego. W nas jest dużo też pruskości, pamiętajcie. To nie jest tak, jak chcą dzisiaj nam pisać. Ktoś po prostu, ten stary dwór, który jeszcze tutaj od XIV wieku przejął, no nie? Land to ziemia. I widocznie po którejś dziedziczce z tamtego okresu powstało pojęcie tego dworu Maryland. Ziemia Marii. W roku 1804 rejestrowo, dokumentalnie dwór już przestał funkcjonować, ale został wydzielony tu folwark i folwark takąż nazwę pozyskał. No i cała tutaj jest w tym wyjaśnienie, wytłumaczenie i nie ma żadnych kompleksów, nim nasz Maryland powstał. Mniej więcej w tym czasie faktycznie w Stanach gdzieś tamten powstawał. Ale to jest to, że cywilizacja, nasza demokracja, cokolwiek, to tu, na tej ziemi się mieściło, przychodziło, a nie tak jak państwo dzisiaj próbują przekazać, że z tamtych stron i Rzeczpospolitą trzeba demokratyzować i oni mi wzorce będą demokratyczne wstawiać. To właśnie jest potężne zakompleksienie Polaków. Odkorzenienie. I teraz wracam do następnej rzeczy, którą się rozgrywa i w tym wypadku Amerykanie, czyli rusofobii. I na koniec pamiętajcie, żebyśmy sobie powiedzieli. Amerykofilia, rusofobia, a gdzie miejsce w odkorzenionym narodzie, wśród was, wśród Polaków, na Polskę? Gdzie wasze miejsce? Gdzie jest to miejsce? Gdzie jest nasza tożsamość? Gdzie jest nasz polski korzeń? Oj, obserwuję towarzystwo, obserwuję już trochę czasu. I nie tylko to, które mieści się w Sejmie, ale wokół. Oj, 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 suchutki korzonek, malutki to korzonek. Idziemy do rusofobii. No cóż, fobia, strach też wynika z kompleksu. Też wynika z jakiegoś kompleksu.
też wynika z uprzedzenia. A każde takie uczucie, miłość, nienawiść, ma syndromy ślepoty w sobie, emocjonalności, nad którą trzeba zapanować. I teraz rusofobia w naszym ujęciu. No jeżeli mamy dzisiaj amerykofilów, tak, no to trzeba tą nienawiścią do Rosji pałać, no bo oni są zakochani w Stanach Zjednoczonych, rozbudzać, dzielić naród, wyciągać wszystko, co jest tylko możliwe. A to naprawdę z małości, nicości i kompleksu się bierze. Bo dlaczego? Ja jestem Polakiem, obywatelem Rzeczpospolitej. I dlaczego ja mam się bać Moskwy? Kochani, ja nie mam żadnego kompleksu, bo ile krwi moskiewskiej myśmy, szlachta, to wieńscy utoczyli, to mi do dzisiaj wystarczy. A toczyliśmy tej moskiewskiej krwi, gdzie się kiedy chciało i dało. No, że później przegraliśmy, będąc państwem imperialnym, skoro przegrałem z Moskwą imperialną, no to mam szacunek na tyle do siebie, że przegrałem z lepszym od siebie i to muszę uznać. Z lepszym, jeszcze raz powtarzam, od siebie, bo to ja popełniłem błędy, bo ta ziemia i zarówno do Moskwy, jak do Rzeczpospolitej leżała. Trzeba tylko było być silnym, twardym i bezwzględnym. Nasi koledzy z Moskwy okazali się lepsi i kupony z tego tną do dzisiaj. A ja nie jestem zawistnym dupkiem, kurduplem zawistnym, który będzie tylko dlatego nienawiścią jeszcze się podczepiał pod jakąś Amerykę, żeby jakieś swoje właśnie te choroby, fobie realizować. Nie, po prostu trzeba być godnym narodem. To jest po pierwsze. Po drugie, za czasy carskie, to ja jako polski szlachcic jestem z moimi braćmi Moskalami ładnie rozliczony. I to jeden polski szlachcic w pojedynkę, co mnie najbardziej cieszy, tylu najlepszych Rosjan wyprowadził na tamten świat, arystokracji, naukowców i tak dalej. Ja wcale się nie dziwię panu prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence, że podobnie jak ja, bardzo sobie ceni tego Polaka, polskiego szlachcica spod Mińska, który no, pewne rzeczy dawne rozliczył, tak? Następna kwestia. Poszło dużo zadr już po przejęciu Rosji carskiej przez bolszewię. Bolszewia, przypominam, pomysł Zachodu to był, żebyśmy mieli świadomość, tak, dużo jest, trochę jest tych rachunków moim zdaniem nie do końca załatwionych, ale żeby tak nie było, no nie, życie jakieś też było dosyć sprawiedliwe, jak wiecie, w końcu nasi koledzy, czyli pan Stalin i pan Hitler podzielili się, no i później przyszło Rosjanom za to ciężko zapłacić prawie 600 tysięcy. Na tej obecnej polskiej ziemi młodych, starszych chłopaków Rosjan zalega. Do dnia dzisiejszego. Ich prochy, a my jako Słowianie przetrwaliśmy, pamiętajcie, germańskiego projektu podludzi, żeśmy nie został zrealizowany. Możemy mieć naprawdę dużo pomiędzy sobą różnego typu awersji, ale otwórzcie te swoje oczy, otwórzcie mózgi i spójrzcie na to, jak rzeczywiście wygląda, więc trochę też szacunku. A nasi polscy bohaterowie nie będą bohaterami Rosjanom. A dla mnie rosyjscy bohaterowie nie muszą być moimi bohaterami. Ale jeśli naród czyś wyznaje swoich bohaterów, a ja szanuję ten naród, to wypada uszanować tych bohaterów, których naród ten sobie przyjął, bo go obrażam. I podobnej sytuacji jako Polak życzę sobie w stosunku do Rosjan, a Rosjanie w stosunku do nas, Polaków. Tu chodzi ta wojna na pomniki, ale to też jest na jak gdyby inny materiał, inną opowieść, ale z naszej strony, a mam bardzo dobrą o tym wiedzę, nie trzeba było tego zaczynać, bo daliśmy ciągle dygałem
mając tyle swoich pomników na terenach dawnej Rzeczpospolitej, które są pod innymi dzisiaj państwami, ciągle dygałem, żeby się nie stało to, co się stało. No, ale mieliśmy bardzo, zobaczcie tutaj, mądrych polityków, no i doprowadziliśmy do tego stanu rzeczy. I co dzisiaj, co próbują z nas w relacjach polsko-rosyjskich, a może nie, bo często pytacie, ile współczesnym Rosjaninie jest dzisiaj czerwonego, a ile białego? Czyli ile bolszewika, a ile Rosji carskiej? Bo to jest bardzo ważne. Bolszewicy tam się dosyć szybko skończyli. Wbrew pozorom to Stalin ich też wykończył. Bolszewików. Ale żebyśmy lepiej zrozumieli i zobrazować, to może przypomnę taką metaforę w Polsce, porównanie, pamiętacie, jest taka partia, była ZSL. Bo dotyczyło ZSL-u. To jeszcze w okresie PRL-owski. I o niej mówiono, że to arbuzy. A co znaczy arbuz? Z zewnątrz zielony, a w środku czerwony. Po części była to prawda. A to dzisiaj naszą Rosję opiszemy w ten sam sposób. Jako skorupiaczka, jako raka. Jeżeli go przyprawisz, podgrzejesz, z zewnątrz będzie czerwoniutki, warstewka czerwoniutka, ale w środku jest to białe, białe, najsmaczniejsze mięso do granic możliwości. Nawet jeśli Rosja była sowiecką, bolszewicką, nigdy nie przestała być białą, carską Rosją. Współczesna Rosja, nawet jeśli nie tyle bolszewicko, co gdzieś tam, żeby uszanować jeszcze, bo wielka wojna ojczyźniana, nie wdajemy się dzisiaj, ale uszanować tych po prostu starszych i być spadkobiercami zwycięstwa. W końcu to Sowiety zwyciężyły, tak? No to jak się od tego odżegnywać? U mnie którykolwiek z moich królów, który bił, lał i mordował, jak Pan Bóg przykazał, ja się mu nigdy nie odżegnam. A tacy bywali, wtedy silni byliśmy. Dla mnie on jest obatory. No biedny, jak on tych Moskali ćwiczył, wysadzał, kobiety, dzieci i tak dalej. No cóż, no dla mnie to jest największy bohater, no nie? No głupi naród, który od bohaterów zwycięzców się odcina. Podobnie jest dzisiaj z Federacją Rosyjską, z Rosją. Więc te pozory tam tego czerwonego zostają. Tyle, co chyba na tym Kremlu jeszcze tej gwiazdy. Ale reszta czysta, imperialna, carska Rosja, ale nie ta, kochani, tam z XIX-XX wieku. Imperialna, biała Rosja XXI wieku, która na naszych oczach się buduje. Między innymi poprzez to wzmacnia, buduje, tworzy swoją współczesną tożsamość, między innymi w ramach tej wojny, poprzez tą wojnę. Gdyby tak dalej gniła ta Rosja, siedziała i nie było tego wydarzenia wojny, po prostu by się zasiedziała i została zmieciona. Pamiętajcie o tym. I teraz co wam próbują ci amerykofile przedstawić? Najpierw, żeby rozbudzić emocje antyrosyjskie, straszono niedźwiedziem, tą złą, nieobliczalną, agresywną Moskwą. Pamiętacie? Tymi żołnierzami, tą armią, która w 3 dni zajmie i tak dalej. Pamiętacie? Pamiętacie? No widzicie. A co teraz robią z wami? To była nieprawda. A co teraz robią? A teraz pokazują, ten niedźwiedź tu stary. On tego zranny, on w ogóle chyba nie żyje, nie oddycha. Nie bójcie się, kopcie tego niedźwiedzia, języki wystawiajcie, tak? Nie ma armii rosyjskiej, ona jest rozłożona, prezydent Putin to subwoftura, etc. Czyli jest taka słaba, to też nieprawda. Zupełnie nieprawda. A wszystko jest tylko po to, żeby was, Polaków, jako narzędzie, szmatławe narzędzie Amerykańców, użyć w nie swojej wojnie. Żeby krwią polską realizować, tak jak obecnie krwią ukraińską, realizować interesy amerykańskie.
mi się, że chyba to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć rzeczywistość. Musimy sobie zdać z tego sprawę. I teraz krótko może na temat właśnie na temat amerykofilia, rusofobia. A gdzie jest Polska? Gdzie jest nasz polski interes? Gdzie jest nasz interes Rzeczpospolitej? Czy my potrafimy, przyklejając się do jednych, czy przyklejając się do drugich? Może to powiem na takim bardzo osobistym przykładzie. Kochani, jest połowa lat 80. Jestem w szkole leśnej, mundurowej. No, nigdy nie miałem problemu z dziejami Rzeczpospolitej, z historią. Nie ukrywam, że to szkoła jest imienia generała Aleksandra Waszkiewicza. Generała, który chyba 2 czy 3 maja 45 zginął w służbie armii sowieckiej i tak dalej. No nie? Bardzo wspaniała postać pochodząca z Białowieży i moim zdaniem nawet chyba przez Sowietów zamordowana, bo nie wierzę, że do niewoli się niemieckiej wtedy tak dostał i tak dalej. Ale to nieważne. No nie? Natomiast oczywiście wtedy i to żaden to dla mnie jest normalne. Jestem polskim szlachcicem, więc jest to normalne. Mówię, pani profesor, wówczas, że taki brzdąc, zobaczcie. Dla mnie historia to na 39 się kończy na kampanii wrześniowej. Zresztą żyłem tylko powstaniem styczniowym, bo moja tożsamość z tego wynika. A jak powstanie styczniowe, to wiadomo, coś tam z tą Moskwą trzeba było mieć nierozliczone rachunki, no nie? Nikt mi nie zwracał za to uwagi. Oczywiście wiedziałem, co się działo po tym 39, przecież jest jakiś tam mediów, 4 pancerni, ta inne tam rzeczy. Nigdy nie miałem pod górkę z tym, nie było kłopotów. To gdzieś tam przy okazji wystarczy tego, ale nie chciałem tego rozumieć, ani nie rozumiałem. Naprawdę później musiałem się solennie douczyć, co się działo po 39 roku. Nikt mi na to nie zwracał uwagi, tak? I nie potrafiło mnie to jakoś wtedy zmusić, zmanierować. Myślenie po polsku było. W 86 roku, mając 18 lat, przez 7 miesięcy znalazłem się w Stanach Zjednoczonych. Młody człowiek. No te, wiecie, te wszystkie światełka i tak dalej. Powróciłem do Rzeczpospolitej, a tutaj przypominam, jakaś tam komuna i tak dalej, i tak dalej. Bo dla mnie było to rzeczą naturalną. Nic nie było tam dla mojej osoby interesującego. Nie śmiej się tam, szukasz innych przyczyn. Nic nie było tam interesującego. Są legendy na ten temat, ale to na inną opowieść. I kochani, ale ja sobie przypominam i patrzę na tych ludzi. Szczególnie po 90 roku. I wy też to widzicie, patrzycie. Te, którzy mają 40 parę i wzwyż lat, no nie? Nagle zobaczcie, jacy oni. Stali się wszyscy antymoskiewscy. Zapomnieli się, jak to wspólnie, razem chodzili, pomniki, cmentarze, bohaterów radzieckich czcili. Zapomnieli się, zobaczcie, no nie? Dzisiaj praktycznie to, żeby mogli, to by tych Amerykańców coś tam, tak? Dzisiaj to Amerykanie różnego typu, tak? Pozostali, młodsi, którzy nie mieli tamtych doświadczeń, zamiast myśleć po polsku i szukać swego, podobnie dają się. Tak jak wtedy, w tych czasach PRL-owskich, był kieruneczek tamten, moskiewski, tak dzisiaj waszyngtoński. Chroń nas, Panie Boże, przed takimi ludźmi, takimi Polakami. Jeżeli nie macie własnej tożsamości, a nie macie jako społeczeństwo, jako zbiorowość, jeśli nie będziecie się budować wokół szczerego patriotyzmu, szczerego do szpiku kości, a co to oznacza? Że matka ojczyzna i nic więcej nie ma. Żadnej innej wartości. Nie ma nic innego ponad wszystko. A tak matka rodzina, czyli matka ojczyzna, budują się Rosjanie.
i naprawdę szczeźniemy. Nie będzie nas, jeżeli wzorem naszych braci ze wschodu, a czasami konkurentów, nie będziemy podobnie budować się, ale w miłości do ojczyzny, bo i zachód, i wschód zgardzi kundlami, którzy wysługują się Amerykanom. Amen. A, słuchajcie, to jest bardzo niebezpieczne, bo coraz bardziej pojawia się pojęcie społeczeństwa wschodnich i zachodnich, i to nie nasze, nie współczesne. To już na początku XX wieku po traktacie wersalskim było, że Polska to hiena Europy. Dzisiaj właśnie tę ostatnią frazę, jak sobie weźmiecie, zyskujemy miano hieny Europy. Hiena. Coś, co na padlinie żeruje, czeka tylko, jak duży drapieżnik zdobędzie zwierzynę, a te kości, gnaty, odpady, czyli w tym wypadku Stany Zjednoczone, coś tam zrobią, a hiena przyjdzie, czy Rzeczpospolita upokorzona, i będzie wypełniać swoją rolę padlinożercy. Amen.